względu na to, że jest to żydowski obiekt, pożydowski, więc tutaj bywają u nas artyści teatru żydowskiego, bywają również artyści z Izraela i z innych krajów. Mamy występy różne, ale nie tylko muzyki żydowskiej, jest również i polska. Przyjeżdżaliśmy z podobnym repertuarem, jednak to było inne widowisko, bo przede wszystkim wtedy, kiedy byliśmy z tymi piosenkami, to one były z repertuaru głównie Mieczysława Foga. Natomiast dzisiaj z repertuaru praktycznie wszystkich tych artystów. Z uwagi też na to, że jakby nie było twórcami tych wszystkich piosenek, które powstawały w okresie dwudziestolecia międzywojennego, to są zarówno tekściarze, jak i kompozytorzy pochodzenia żydowskiego, Polacy pochodzenia żydowskiego, bo to jest Wars, Petersburski, to jest Gol, to jest Schlechter, to jest wielu innych, którzy sięgali po ten repertuar. Takie było zapotrzebowanie. To był wtedy taki największy rozkwit tej muzyki. Ta radość z odzyskania niepodległości, ten okres dwudziestolecia. Działo się wszędzie, prawda, bardzo dużo, w każdej dziedzinie życia. A w sztuce no tym bardziej, bo nareszcie nie było cenzury, nareszcie można było tak wiele zrobić, nikt nam nie bronił po polsku tworzyć i występować. Powstawały kabarety, powstawały rewie w tym czasie bardzo popularne, w których brylowały wielkie gwiazdy, Mira Zimińska, Sygietyńska, Zula Pogorzelska, Żabczyński, Bodo, no wielu innych wspaniałych aktorów, czy śpiewających aktorów, czy piosenkarze. Ludzie się wtedy cieszyli tą wolnością, tą radością, chcieli się kochać, dlatego większość tych piosenek, które powstawały w okresie dwudziestolecia międzywojennego, to były tanga. Tanga, które mu opowiadały o miłości, często o miłości bardzo tragicznej. Gdzie taka chwila, że zatęsknisz za dziewczyną i zrozumiesz, że ją nie tak bardzo kocha. Być wtedy przyjacielu, same z oczu łzy popłyną. Mimo woli ryb, choć smutny będziesz lokarz. Staramy się nie powielać pewnych utworów, z uwagi na to, że to jest skarbnica muzyki dwudziestolecia międzywojennego. Z tych utworów powstało mnóstwo. Sięgamy nawet po utwory, które nie są popularne, chociażby Nikodem nie jest takim popularnym utworem. Ja go oczywiście zawarłem na swojej płycie żydowskiej, motywy żydowskiej ze świata, którą nagrałem w 2015 roku. W ubiegłym roku płyta była zgłoszona do Fryderyków. Jest tam ten utwór, ale postanowiłem go wykonać w nieco innej wersji na tym koncercie. Tam posiłkuje się tylko samym refrenem, a tu się posiłkuje zwrotkami, ponieważ te zwrotki za bardzo mi nie pasowały do płyty żydowskiej, a do tego programu Retro znakomicie. Czy to przyszedł pan Gijama albo Mistgate? To pan Nikodem mimochodem przyszedł właśnie tam, a w jego stronę zachwycone patrzą oczy dam. Nikodem, Nikodem, ty masz filmową urodę, ty masz dystynkcję i seks appeal i sportowy styl. On jest może najbardziej taki rozrywkowy, najbardziej dający luz wykonawcy, aczkolwiek bardzo wymagający. Wcale nie znaczy, że jest to odpoczynek dla nas, wręcz odwrotnie. Wymaga ogromnego skupienia, pamiętania tekstów, pamiętania drobiazgów w każdym utworze. Może mniej wokalnie jest odpowiedzialny, tak jak wczorajszy koncert, który był inauguracją w Drozdowie. Był koncertem takim ściśle klasycznym, gdzie były pieśni polskie. Gdzie nas chwyciło, to nie poradzisz nic. Są piosenki, które wymagają i aktorstwa, i wymagają kondycji, bo i trzeba zatańczyć, jak to w rejwiach bywało, i po prostu no, sprawności głosowej, dlatego że ci ludzie, którzy w okresie międzywojennym śpiewali te piosenki, to byli ludzie wykształceni wokalnie, pobierali lekcje, może wtedy studiów jakichś nie kończyli, ale prywatne lekcje pobierali i śpiewali. Tutaj jest ta swoboda taka wykonawcza, jeśli chodzi właśnie o wokalistykę, o mój warsztat, natomiast no,
my tutaj po prostu tańczymy, ruszamy się, gramy, to mówimy, śpiewamy. To nie jest tylko właśnie sam koncert, prawda? To jest spektakl. Sami gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem. Może... Dzisiaj to spotkanie było poświęcone właśnie tym wszystkim piosenkom petersburskiego, Warsa, z repertuaru Hanki Ordonówny, czy Mieczysława Foga, jak chociażby Tango Milonga, czy Już nie zapomnisz mnie, czy chociażby Waltz François. No, cała gama znanych przebojów, szlagierów, które każdy potrafi przynajmniej zanucić, jeżeli nie zaśpiewać, bo po prostu w tej chwili rzeczywiście śpiewa cała Polska te piosenki. Koncert bardzo przyjemny, odświeżający, przypominający młode lata, piosenki, które się słuchało w młodości. Przynajmniej ja już jestem takim człowiekiem doświadczonym. I urosłem właśnie na płytach tych winylowych, gdzie na zwykłym gramofonie dołączonym do radia w dzieciństwie słuchało się tych płyt wielokrotnie. Dzisiaj się potrafi je zanucić. Odpoczywa się na takim koncercie. Lecz nie martw się, gdy idzie ci źle, słoneczne jutro wiesz. Kiedy zjawi się ktoś, czule wezna ci coś i miłości da znak, mówiąc tak. Każdemu wolno dodać do miłości słodkie prawo. Według mnie jest to najlepszy, najbardziej udany. No, żydowskie jednak, pomimo to, że ten jest fajny, ale my zauważyliśmy, że do nas najwięcej ludzi przybywa, jak jest żydowski motyw. Także jesteśmy zaskoczeni tym, bo dziś była świetna atmosfera. To wnętrze dawnej synagogi i gościnne progi hotelu i restauracji Kolnus, proszę Państwa, no, predestynują do tego, żeby tego typu kameralistyka tutaj się odbywała, mogła być realizowana. Tak naprawdę taki kameralny teatr powstał, jeżeli się zastosowało taką scenografię. Niekoniecznie nawet symboliczno, bo proszę zauważyć, estrada wcale nie jest taka malusieńka, można było zatańczyć. No przede wszystkim trzeba znać treść przedstawienia, treść w ogóle utworów, które będą wchodziły, charakter całego koncertu. No i pod tym kątem z jakiegoś doświadczenia się korzysta w tym momencie i coś tam się tworzy z natury rzeczy. Ten festiwal to jest... niewątpliwie taki kalejdoskop form muzycznych, bo jak Państwo bywają na tych koncertach i są świadkami tych wydarzeń muzycznych, no mogą się przekonać, że oprócz recitali organowych w Katedrze Łomżyńskiej jest również prezentowana w kościołach diecezji łomżyńskiej muzyka oratoryjno-kantatowa, przepiękne utwory wokalne, które komponowali wspaniali kompozytorzy dawnych czasów, od okresu baroku poprzez klasycyzm aż do romantyzmu, bo w tym zakresie my się poruszamy. Oczywiście muzyka współczesna. Wczoraj na przykład był ten koncert poświęcony muzyce ludowej, kurpiowskiej, bo należy właśnie szanować i dbać o to dziedzictwo narodowe. Szumy woda, czego jeszcze brak do szczęścia?